Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na FCM-ie. Bohaterem bitwy jest Grzadziu. No i... no cóż. Mamy tutaj mapę klasztor. Bitwa standardowa, bo jedyna na tej mapie. Także mamy również dwie artylerie. I dużo czołgów ciężkich, co prawda FCM też zalicza się do czołgów ciężkich, ale raczej stylem gry przypomina meda, tak więc można powiedzieć, że drużyna Grzadzia ma więcej medów. Grzadziu jest w plutonie z Kapitanem One, z Bipro. To chyba nie był pluton szkoleniowy, bo kapitan już uczyć się gry nie musi, znaczy musi się rozwijać, jeżeli chce osiągnąć lepszy kolorek, ale gra już jak niebieski gracz, tak? Tak więc to już jest poziom przyzwoity. Natomiast Grzadziu jest na recencie unikumskim. I to zdecydowanie. Podjazd w kierunku F2. Tutaj trzeba uważać na artylerię. Gdyby artylerii nie było, można byłoby się postrzelać z czołgami, które będą tam wyjeżdżały. No, Grzadziu nie ma w tej chwili wsparcia, więc wycofuje się, nie będzie sam wyjeżdżał. Podjeżdżają kolejne czołgi, więc teraz trochę tego wsparcia przybyło. Tylko ile jest tam czołgów przeciwnika? Tego nikt nie wie. Grzadziu puszcza przodem czołgi, które mają trochę więcej pancerza. Podjeżdża T-32, jest również gdzieś z tyłu lew. Górą przemyka się również IS. I jest push Super Pershinga oraz T-34 dołem, bo wygląda na to, że lew został sam. Miejmy nadzieję, że został sam. I pod ten push podłącza się Grzadziu, ale co on robi? No to nie było miłe. Także Grzadziu, masz tutaj minusa. Ojej, jest Super Pershing. No, tutaj trochę zasłonięty, ale obrywa. Niech Super Pershingi sobie strzelają do siebie wzajemnie, a tym, który będzie korzystał z tego wszystkiego, będzie Grzadziu. Szukanie weak spotów przynosi efekt. Zresztą przy dobrym losowaniu to nawet górną płytę może przebić. Ten FCM ma na tyle wysoką penetrację bodajże. No 212, więc tak pół na pół, wejdzie lub nie wejdzie. Oflankowane od tyłu. Oflankowane, no to wiadomo. Raczej, że wzięte od tyłu czołgi ciężkie przeciwnika. I z trzeci na dobicie. Lew strzelił. Obrywa straszliwie, ale baza zagrożona. Trzeba się wracać. No i ja miałem raz taką sytuację, że czołgiem ciężkim w tym momencie... ostatnio miałem taką sytuację, że już wiedziałem, że się nie wrócę. Liczyłem na to, że nasze medy zaczną się wracać. I nie zrobiły tego. Czy wrócił się jeden med i ja również mogłem spróbować się wrócić, licząc właśnie na to dekapa na zjazd przeciwników. I w ten sposób przegraliśmy bitwę. Bitwę praktycznie, która mogła być bez problemu wygrana. Także Grzadziu robi jedyną słuszną decyzję. Wraca się, strzela w to, co jest po drodze, a po drodze mu tam niewiele stawiło oporu. Ta fałka B też teraz na półeczce, o, ale zaświeciło się wrogów. Wróg, jak widać, nie zdecydował się na to, żeby kapować, bo by ta WZ-111 i T-10 już były na kapie. I to jest błąd przeciwników w sumie, bo albo kapujemy, albo nie wiem, albo próbujemy tutaj wjechać, tak? I ubiec
Tak jak ta dziesiątka. Ta dziesiątka robi słuszną, słusznie, bo teraz będzie świeciła czołgi, które są tutaj. O, jest jeszcze ST-1, też słusznie objechał cały ten fragment, cały ten fragment mapy, ten rejon. I tylko, że zabrakło jej troszeczkę wsparcia właśnie tej T-10 i za bardzo wyjechała, że dwa czołgi przeciwnika, które jednak zagrały w sumie przytomnie, nie powiem, że nie, tylko zabrakło tej WZ-111 z tyłu. Zobaczcie, gdyby ona przyjechała, gdyby tamten jeszcze jeden przeciwnik, tam był IS bodajże, czy te, to nie kapował, tylko pojechał z nimi, to cóż by otoczeni ze wszystkich stron mogliby zrobić? Krzaciu obija tą T-10, T-10 skupia się na fałce. Ja bym bił jednak w miękki cel, taki jak Grzaciu. A tak to dopiero teraz przestawia się. Od artylerii ta fałka wyrwała. Objeżdżanie. Na gąsce cały czas stoi? Na gąsce chyba, tak? Nie ma naprawy, więc ten strzał mógł być lepszy. Fałka dobije tę dziesiątkę? A może i odwrotnie? Nie, to Grzadziu dobija tę dziesiątkę. I znowu na plecach, jak Pantera. Strzał nieprzygotowany. Ale tak jak Pantera, no cóż, znaczy to nie jest jak Pantera, tylko Pantera zwykła. Ona ma plujkę i Grzadziu teraz gdzieś tutaj z tyłu stawia sidescrapa dupnego. I podziałało, ze złota Pantera się nie przebiła, dziwne, ale jednak prawdziwe. No teraz się już nie udało. Tak jak Pantera miałaby jedynie szansę, gdyby zdetrakowała Grzadzia i gdzieś się schowała tak, żeby mieć tylko bicie na jej kółko napędowe. WZ-111 już praktycznie umiera, zdekapowane. No i teraz wykończenie, można byłoby nawet załadować pocisk HE. Jeszcze jest pocisk zwykły, następny będzie już klasy premium. Nie ma co wydziwiać. Teraz WZ-a stoi przodem, więc ten HE niepotrzebny byłby. No i zostały dwie artylerie, a Grzadziu został sam, ma 500, 641 HP. Jest dobra sytuacja, tylko załadować może HE-ka. Ile jest tu na HE-kach? Właśnie, 45, trochę mało. Na tego obiekta zwłaszcza, więc dlatego Grzadziu zostaje przy zwykłej amunicji i szukamy artylerii. Gdzie jest Arta? Pewnie gdzieś na bazie. Pewnie gdzieś tam A5, A7, A9. Może tam. No cóż, zobaczymy. To zabicie artylerii to oczywiście betka. Każdy to potrafi. Każdy umie. Pierwsze oczywiste miejsce, próba wyświecenia przeciwnika. Nic się nie świeci. Artylerie również nie strzelają, chociaż mogłyby się o to pokusić. O takiego blinda. Może tutaj coś stoi. Nieńcem. O, jest obiekt gdzieś na dole. No, trafiony raz. I jeszcze będzie dobicie. Nie ma dobicia. Ale zanim ta artyleria się obróci, może to potrwać. Czy już jest obrócona? Okej, wroga artyleria była obrócona. Dobra. Zaskoczył mnie ten strzał. Prawdę mówiąc, wiedziałem, jaki jest wynik ostateczny. Wiedziałem, że Grzadziu zginął od artylerii, ale nie spodziewałem się, że zginie akurat w tym momencie. No cóż, mamy porażkę. Tu się rozkrzaczyło coś. No, nie wiem. Tak to już nieraz jest. 5800 damage'u, 5 fragów, 1723 expa. Ile zrobił Kapitan One? No zrobił bardzo dużo, tak jak przystało na
Niebieski recent. Okej, będę złośliwy, no ale ja zawsze złośliwy jestem, zwłaszcza w stosunku do osób, które znam trochę. Z kapitanem nawet trochę pograłem parę bitew, ale przejdźmy do Grzadzia. Grzadziu jest bohaterem tej bitwy. Nie, przepraszam bardzo. Artyleria jest bohaterem tej bitwy. Nawet obie artylerie. Dobra, to była złośliwość po to, żeby zdenerwować Grzadzia, bo on nienawidzi artylerii. Także, no cóż, tak to wyszło. Zarobek umniejszony o te wszystkie pociski wystrzelone premium. Tam niewiele tego było, także nie było tak źle z tym zarobkiem, ale na pewno Grzadziu żałuje tej porażki. No cóż. Także jak widzicie, jazda po artylerię, nawet jak nie stoi gdzieś tam na miejscu, do tego przewidzianym, tylko porusza się gdzieś w polu, nie jest sprawą taką prostą i oczywistą. Bo jednak można zawsze oberwać. I właśnie za to też nie lubię artylerii. Dobrze, tu znowu się skrzaczyło. No trudno. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.